Empiku jest promocja, czyli pewnie też na karty Pokémon. Idę zobaczyć. Dobra, na sklepie niestety żadnych nie mieli kart, ale można przez internet zamówić. I też będzie minus 20%, tylko trzeba sprawdzić, czy to się będzie w ogóle opłacało. Box za 130 zł. Za 19 zł boostery. Nie, słuchajcie, to się nawet z tą promocją nie opłaca. Masakra. Boże, czemu tak drogo? Tutaj gdzieś powinno być miejsce. O, jest Life Quest. Miejsce, gdzie mogę kupić normalnie w Gdyni najnowsze boosterki. Najnowsze boksy. Tam ponoć też są turnieje, się odbywają w ogóle. Zaraz zobaczymy. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Przyszłam po boksiki upragnione. Jasne. Czekają. Czekają. Tu nie, nie da rady, muszę mieć dwie kamery, muszę w domu zrobić w swoim stanowisku, ale jeszcze ponagrywam przy okazji. Ponagrywam jeszcze przy okazji, co tutaj macie ciekawego, to pokażę widzom w tym odcinku. Tak, zrobię właśnie. Poszło już prawie wszystko. No właśnie, widzę, że tutaj jeden tego chciałam. No i dlatego mieliście przecież. Nie ma, więc a nie macie tego wielkiego tego collection boxa, tego premium, żeby zobaczyć, jak to wygląda? Bo ja też go chciałam kupić. Tam tego, co za prawie 200 zł był, no. Chyba nie ma, nie? Nie, nie mamy już. Poszło już. Ja chciałam go zobaczyć, jak wygląda na żywo, a to dupa. No, przed chwilą... Ale jeszcze będzie można u was zamawiać? Tak, tak. To dobrze, bo ja później w tamtego też wjadę na pewno, nie? No, a jakie dobre drogi były, shininga. O, ja mam nadzieję, że jakiegoś shininga sobie złapię. Tu jak widzicie, za kotarką można sobie pograć. Dobra. I czyli co? Macie turnieje z ogólnie karciane Pokémon i coś jeszcze? Jakieś są jeszcze turnieje innych gier, czy tylko to na razie? To są różne spotkania z różnymi planszówkami. Mm-hmm. I ogólnie można sobie pograć, tak? No nic. Na Facebooku można śledzić wydarzenia. Tak, Life Quest, ja już pokazywałam nazwę. No i słuchajcie, powiem wam, że ogólnie ceny. Przez internet też możecie zamawiać i powiem wam ceny, chyba macie najlepsze ze wszystkich sklepów, jakie oglądałam. Jeżeli chodzi o te właśnie zestawy szczególnie, to macie najtaniej, więc polecam. Zakupiłam 3 boksy. No chodźcie tutaj. Ale te 2 otworzymy kiedy indziej. A dzisiaj zabierzemy się za tego Pikachu. Tu jeszcze mam ulotkę tego Loot Questa, czyli to ten sklep dla graczy, w którym byłam, widzieliście na poprzednich scenach. Macie stronę, jeżeli chcecie, to odwiedzajcie, bo powiem wam, tych na pewno Shining Legends na pewno nie dostajecie teraz w Tesco ani w żadnych takich typu Empikach, smykach i tak dalej, bo no bo nie wiem, bo pewnie tak właśnie jest. Więc przed wami mam boksa z Pikachu, z przypinką Pikachu, Shining Legends. Chyba najlepsza seria, jaka wyszła, jeżeli chodzi o karty Pokémon, odkąd ja zbieram, a może nawet najlepsza, jaka kiedykolwiek wyszła, ale to by trzeba było się jakiegoś kolekcjonera zapytać. Jak widzicie, są 3 boostery, karta promo, tutaj z tyłu, a Pokémon as quick as lightning, no właśnie, szybki jak błyskawica, Pikachu, zaraz zobaczymy tą przypinkę i tutaj jak widzicie są te 3 boostery, które nie są żadne Sun and Moon, albo jakieś inne tam coś, tylko typowe Shining Legends, to jest po prostu osobna jakby edycja tych kart. Przeważnie takie edycje wychodzą raz w roku, takie specjalne. I boostery można tylko zakupić właśnie w takich paczkach. W sensie nie, że tylko te z Pikachu, w innych też, ale nie można osobno boosterów kupić. Więc ogólnie są dosyć drogie. I karty, które są w środku, są naprawdę dużo warte. Dobre ceny za nie chodzą. Widzimy się już w moim profesjonalnym studio nagrań i no, otwieramy to pudełko. Ogólnie... Boże! Czemu oni to skleili? Jesus! Ej, nie, o matko! Ej, no czekajcie, aż mi się psajdak przekręcił. Stój tu. Kurde! Co to jest? Z kamienia?
No, więc box kosztował mnie 65 zł. Cena, no nie wiem. Ogólnie chyba najtaniej mieli właśnie ze wszystkich sklepów, jakie patrzyłam, inne, takie internetowe. Wszędzie były przeważnie po 70. Co jest w tych boksach fajnego? W sensie w tych boosterach. W tych boosterach to jest fajne, że tutaj w każdym boosterze jest karta holo, przynajmniej karta holo. Jest też bardzo dużo GX-ów, dużo jest też jakichś tych tęczowych kart i co słuchajcie wyróżnia te boostery, tą serię Shining Legends, to to, że są karty Shining, na przykład Shining Mew chyba jest, chyba tak. I mam nadzieję, że trafimy jakąś Shining, to wam pokażę, bo tak nawet nie będę wam tłumaczyła, jak one wyglądają, bo wyglądają kozacko. Ich ceny ogólnie, no, drogie są te Shining Pokemony i ciężko jest je bardzo trafić, więc tak naprawdę, jeżeli się trafi tutaj jakiś Shining, to można się nim bardziej podniecić niż jakimś fajnym GX-em. Zobaczmy tą przypinkę. To jest w ogóle moja pierwsza przypinka. Nigdy nie kupowałam żadnego boksa z przypinkami. I powiem wam, że fajnie to jest wykonane. Tu z tyłu. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Zobaczcie, Twitch kopiuje od Pokemonów. Patrzcie, widzicie to? Zobaczcie tutaj, takie samo. Podróbki! Podrabiają! Dobra, tak na serio to po prostu chciałam wam się pochwalić, że też mam taką fajną afrokappę. A tak naprawdę pewnie we wszystkich przypinkach teraz takie są z tyłu czarne główienka. Psajdak, nie uciekaj, ładnie stój, prezentuj się. I jeszcze mamy kartę. Pikachu. Szkoda, że Shining nie dali tutaj Pikachu, tylko zwykłego holo. Ale wiem, że w takich większych boksach są Shining karty, takie promo, jakby gotowce. I myślę, że kupię takiego boksa, tylko on 200 zł prawie kosztuje, więc trochę drogo. Musicie zostawić dużo łapek w górę, żeby mnie było stać, żeby go kupić. Okej, dobra. Słuchajcie, ogólnie to musimy coś trafić. Bo jak nic nie trafię, to się bardzo, bardzo będę smutna. Zacznijmy tak, zacznijmy od tego, później 50 twarzy Rayquazy i na końcu Mewtwo. Tak myślę zrobimy. Dobra. Wdech, wydech, jedziemy. Boże, po prostu jest, słuchajcie... Na pewno właśnie jest to fajne, że na pewno są holo. Czekajcie, 4 karty czy 3? Poczekajcie, policzmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, 11, czyli 4 karty do tyłu. Okej, chyba dobrze. Mam nadzieję, że nie schrzeniłam. Tak, dobrze. O, różowa energia. To może być coś słodkiego na końcu. Idziemy, lecimy. W ogóle zobaczcie, jak tu jest mało kart w tej jakby serii. Są tylko 73, znaczy dobra, dochodzą jeszcze tam jakieś karty, te Secret Rara i tak dalej, no ale ogólnie nie jest dużo tych kart. Pierwsza karta Volcarona, Spirit Tomb. Pokémon Breeder, tu zobaczcie, biedna krówka macha. Hej, a ja mnie też przytul, co z tego, że jestem duża i gruba i mam wielkie cycki, ale ja bym też chciała zostać przytulona. A ta ją opluwa ogólnie. Napuchnięta ryba, no ten strumisz, litenek, który... Aha, on liże sobie łapkę i mruga do nas oczkiem, okej. Larvesta la fiesta. Kotoi w mieście na skrzyni. Co to jest w ogóle? Arbok reverse holo. I uwaga. Uwaga. Rozjęłam? Tak. Tak. Czy to jest Raichu GX? Oh yeah! Tak! Pierwszy booster! Pierwszy booster! Pierwszy
booster! Tutaj w tych kartach może się trafić, słuchajcie, Mewtwo w takim jakby inkubatorze, jak on został jakby tworzony i ta karta to jest chyba najbardziej cenna ze wszystkich. W ogóle, gdzie są moje folijki? Halo? Halo, moje folijki? Są moje folijki? Nie mam folijek. Wsiąknęły mi folijki. Okej, czyli mamy, słuchajcie, Pikachu i Raichu. Super. No powiem wam, że jak na pierwszy booster, to jestem z siebie dumna, że to trafiłam. Okej, teraz 50 twarzy Rayquazy. Chodź tu. Ostrość, nie gub się. Bardzo tego nie lubię. Tu się przykleiło jakoś, dobra. Ten tam sobie leci. Cztery. Ja słuchajcie, ja wiedziałam, że jak będzie różowa energia, to będzie coś dobrego. Ja zauważyłam, że zawsze jak mam różową energię, to jest coś dobrego. O, teraz fire. Będzie ogniście, coś czuję. Będzie ogniście. Także mi aż ogień z dupy poleci. Ostrość, łap się tutaj. Nie wolno uciekać. Znowu Lili? Boże, ile można jej tutaj być? O, Wenek. Ładny Wenek. Zobaczcie, on się do nas uśmiecha. Przepiękny Wenek. Ostrość tutaj, halo. Golet, który... No nie wiem, jego twarz jest troszkę pośledzona. Znowu Larvesta. O, i w ogóle... I te Pokémon jest chyba jakiś głupi, nie? On ma kijek i on się cieszy, że on ma kijek. Znaczy ja nie wiem, czy on się cieszy. Tak mi się wydaje, ma taki ryj, jakby był zafascynowany tym kijkiem. Ogólnie to tego Scraggiego, on był chyba w McDonald'owych tych zabawkach, nie? Ja go właśnie nie mam. Co jakby ktoś kiedyś chciał mi wysłać fanmaila i by miało jednego na zbyciu, to z chęcią takiego bym przyjęła. Krokonaw! Oh my god! Co to jest? Co to jest? Co ona ma z ryjem? Co ona nam chce zrobić? Jesus! Jinx! Matko! Nie, dobra, nie było tej karty. Torracat Reverse Holo i uwaga! Uwaga! Chwila, albo wiecie co? Zobaczmy sobie jeszcze tego Pikachu. Zobaczcie, bardzo ładna przypinka, prawda? Bardzo ładna, nie? No, podoba mi się. Naprawdę fajna. Ja sobie zrobię taką jeansówkę, wiecie? I będę sobie przypinała takie wszystkie różne przypinki z Pokémonami. I będę tak miała w końcu, wiecie, tak dużo, dużo, dużo tych przypinek. No dobra, ale wracamy do openingu. No dobra. Ale jeszcze może być Shining. To jeszcze właśnie zapomniałam. To może być jeszcze Shining? To może być Shining? No niestety, holo. Tutaj mówię, zawsze jest gwarantowana holo, więc nie ma co się nimi podniecać, bo zawsze macie przynajmniej holo. Ale Zekrom, zobaczcie, bardzo, bardzo ładne holo. On mi przypomina ten Pokémon Venoma ze Spidermana w ogóle. Nie wiem, czy też wam się tak kojarzy. W sensie, nie mówię, że on jest całkiem do niego podobny, ale tak jakoś tak mu z ryja patrzy, tak? Bardzo ładna karta. No dobra, jest okej. Okay. Ostatni booster, ratuj nas, panie. Znaczy nie, dobra, no mamy już tego Raichu GX-a, to i tak jest już dobrze, bo by było mi bardzo smutne, jakbym miała same holo. Chociaż, tak jak mówiłam, słuchajcie, te boostery i tak są czaderskie, bo zawsze mamy holo, więc je naprawdę opłaca się kupować. Więc jeżeli macie zamiar sobie kupić jakieś boostery Pokémon i nie wiecie jakie, to właśnie... Kupcie te. No ta energia tak nie wygląda zachwycająco. Niestety jest trochę smutna, ale zobaczymy. Mam nadzieję. Ultra Ball znowu w ogóle. No w ogóle mi jego nazwa się kojarzy z czymś tam na F, co śmierdzi. Nie wiem, czy wiecie... Z fekaliami! O, z fekaliami mi się kojarzy. Hau-hau, Brillum, Voltorb, znowu Litten, który mruga na nas oczkiem, pewnie chce nas w krzaczki zaprowadzić. W ogóle nie mieliśmy ostatnio też takiej samej kolejności, żeby był Litten i później był znowu ten kot? Albo, nie wiem, albo mi się tak wydaje. Zorua, jaka ładna!
O, patrzy się w księżyc. O, też się tak lubię czasami w księżyc popatrzeć. A tutaj co leży? Tu jest jakieś oko. Co to jest tutaj? Co to jest tutaj z boku? Co to jest tutaj leży? What the fuck? Lecimy. O nie, już reverse holo. No, co to będzie? Błagam, shiny. No niestety, ale jest hupa! Hupa! Hupa holo! Dobra! Też wygląda fajne, ma holo z tyłu, fajne ma kolorki. Żółty z fioletowym. Jestem też ciekawa, ile te karty są warte. Ja już wam wcześniej, wyście na pewno na ekranie widzieli ceny, jakie są teraz w danym, w aktualnym momencie, ile te karty kosztują. Tak wiecie, to jest dla osób, które nie są za bardzo obeznane z kartami i po prostu możecie nawet sobie czasami nie zdawać sprawy, jakie ceny chodzą za poszczególne karty, więc będę teraz tak starała się to na filmikach jakby pokazywać wam. Mam nadzieję, że się odcineczek podoba. Zostawiajcie suby, żeby zobaczyć kolejny opening, który też będzie. Na pewno będzie jeszcze dużo z Shining Legends openingów. No i słuchajcie, zostawiajcie łapki te w górę i oglądajcie moje inne filmiki, bo mam bardzo dużo z openingów kart. No, pa pa!